Pani Marszałek, Wysoka Izbo, my nie jesteśmy rasistami w tej walce plemion. Nie będziemy wyróżniać żadnego z nich. My po prostu nie akceptujemy tego systemu, złego systemu, systemu, w którym aż dwie instytucje i Rada Mediów Narodowych, o zgrozo, i Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji stoją na straży tego cenzorskiego, politpoprawnego porządku, jak to upieracie się nazywać, ładu w eterze, ustanowionego przecież jeszcze przez nieboszczyków generałów Jaruzelskiego i Czekiszczaka. To oni przecież ręcznie, póki mogli, wybierali i desygnowali tych, którzy stawali na czele instytucji mediów zwanych jakże bezczelnie publicznymi i narodowymi. Proszę, i dlatego my nie możemy popierać jakichkolwiek decyzji personalnych. Dziękuję nie bardzo. Tego Dziękuję. Zapraszam systemu. Pana posła Tomasza Zimocha.